Teraz, moi drodzy, jesteście ciekawi pewnie, co znajduje się za tamtymi drzwiami. Ja oczywiście już wam pokazuję, ale żeby wam to pokazać... Cześć! Nie wiem, czy spodziewaliście się kolejnego odcineczka z Hello Neighbor jeszcze przed update'em, ale moi drodzy, w tym odcinku poznamy, co tak naprawdę może być w kolejnym update'cie i wydaje mi się, że odcinek powinien wam się spodobać. Dlatego, jeżeli jesteście fanami serii Hello Neighbor na moim kanale, Team Rudolf i potrzepany dzwoneczkami, dobra, to wy zostawiacie łapeczkę, a ja trzepię dzwoneczkami. Myślę, że już. A dzisiaj, moi drodzy, zrobimy niesamowitą rzecz, bo nie wiem, czy się tego spodziewacie i nie wiem, czy chcecie wiedzieć, co może być w następnej alfie. Spróbuję w jakiś sposób wam to udowodnić, ponieważ, no moi drodzy, niby jesteśmy przed domem, niby nic specjalnego się nie dzieje, ale pamiętajmy też, że w piwnicy jest miejsce, do którego twórcy nie dopuszczają nas po ukończeniu poziomu z piwnicą, bo od razu wyskakuje wielki napis Hello Neighbor. Dlatego my dzisiaj zrobimy niesamowitą rzecz, troszeczkę zhakujemy grę i wpiszemy taką komendę jak Ghost. Nie wiem, czy kojarzycie. Komenda Ghost, którą teraz wpisaliśmy, jest odpowiedzialna za to, że możemy schodzić pod tekstury. O, na początek ukazuje nam się nasza postać, która wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy jesteście tego ciekawi, ale wydaje mi się, że ten odcinek będzie bardzo fajny. Dlatego, tak jak mówię, zostawcie mi czeską łapeczkę. No i przechodzimy do oglądania. Przede wszystkim, co chcę wam pokazać. Wszystko, co znajduje się w tym domu. Oczywiście sąsiad chodzący po domu to nie jest nic nadzwyczajnego. Zobaczcie, tutaj jest model sąsiada, który prawdopodobnie w nadchodzącej alfie będzie wybiegał z tych drzwi, żeby zobaczyć nas. I twórcy tak jakby chcieli pokazać, że w następnej alfie będzie... O, dobra, czyli w tej alfie już zobaczą twarz naszej głównej postaci, czyli ona będzie wyglądała tak, a my oczywiście skakowaliśmy grę i widzimy naszą twarz naszej postaci troszeczkę wcześniej, także trochę gra została strollowana, twórcy gry też na pewno, bo mieli pewnie inne plany, natomiast to nie do końca wyszło. No dobra, jesteśmy na Ghost Mode i przede wszystkim co potrzebujemy wziąć, żeby dostać się do piwnicy, żeby pokazać wam, co może być tak naprawdę w alfie. Potrzebujemy to, potrzebujemy jeden wytrych, który użyjemy tutaj. Używamy tego wytrycha tutaj. I potrzebujemy łoma, który jest niewątpliwie bardzo potrzebny. Oczywiście potrzebujemy również jednej zasadniczej rzeczy, jaką jest, moi drodzy, karta do drzwi. Ta karta znajduje się tutaj, a ja, żeby ją zdobyć, to wyrzucę sobie oponę. Może wyrzucę ją gdzieś tam daleko, żeby ona nie do końca przeszkadzała. Oczywiście drzewa i niewidzialne ściany. Aha, i weźmiemy ze sobą latarkę, która znajduje się w tym pokoju, w tej szufladzie. To na live osoby mi tutaj pomogły i podpowiedziały, gdzie mogę znaleźć, jest latareczka. Elegancko. No i teraz tak, musimy wyczekiwać przede wszystkim tego, gdzie może znajdować się sąsiad, bo nie wiem, czy on teraz poszedł na siku, czy on poszedł na kupę i dostaniemy się do piwnicy, bo zobaczcie, tutaj teoretycznie nie mamy nic specjalnego do oglądania pod mapą, no nic ciekawego się w tym miejscu nie dzieje. Jeszcze powiedzieliście mi, że mam zajrzeć w takie miejsce, jakim jest cmentarz za domem. Tu jest cmentarz za domem, moi drodzy. Tu jest nasz dom. Dom właściwie sąsiada. A tutaj mamy cmentarz. I powiedzieliście mi, żebym zajrzał pod groby w celu poszukiwania ciał. No tak, to jest dobre, bo w swojej teorii powiedziałem, że ciała nie występują w grze i ciężko odnaleźć gdzieś tam te ciała. Także, moi drodzy, uwaga, łamiemy mit i schodzimy. No nie ma ciał! Nie ma ciał, dalej nie ma ciał, nic nie znajduje się pod spodem, także mit na szybko obalony i ciała nie znajdują się na cmentarzu gdzieś w pobliżu domu, także spoczko. A my teraz przejdziemy do zejścia do piwnicy. Przede wszystkim tak, musimy łomem, który znajduje się... O, jest sąsiad, który nas widział, niestety mam nadzieję, że on przez chwilę nam odpuści. Nie wiem, sąsiad chyba, nie wiem, czy on wybiega na dół, czy on postanawia strzec piwnicy. W każdym razie my sobie odblokujemy wejście do piwnicy, weźmiemy oczywiście kartę i za pomocą latarki światło pomoże nam dobrze spenetrować piwnicę. Muzyka co prawda nie załączyła się, bo jesteśmy na trybie latania, a powinna teraz załączyć się muzyka. Także spoczko, tych drzwi już nie możemy otworzyć, także przy okazji widzimy, co tutaj jest i dlaczego ja się tak dziwiłem, czemu słychać jakieś dziwne pająki i jeszcze nie wiadomo jakie inne rzeczy. I powoli schodzimy sobie, moi drodzy, do piwnicy. A w tej piwnicy są naprawdę fajne rzeczy, które obowiązkowo chcę wam pokazać, bo naprawdę wydaje mi się, że powinniście je zobaczyć. Przede wszystkim tak, tutaj całe to pomieszczenie jest skonstruowane tak jak inne pomieszczenia i wszystko, co powinno znajdować się w piwnicy, czyli nie ma tu nic ciekawego. Mamy oczywiście rysunek. Zobaczcie, rysunek chłopca, który tak naprawdę, dlaczego on rysuje takie straszne rzeczy mimo młodego wieku, no chociaż młodego wieku możemy się oczywiście domyślać, bo nie wiemy ile ten chłopczyk ma lat i jak tak naprawdę może... Ja pierdyle! Przestraszyłem się zasranego manekina! O fucken! Wiedziałem, że tak będzie! Ta gra naprawdę skrywa wiele sekretów i tego manekina nawet jak było ciemno, to chyba tutaj nie zauważyłem. No dobra. I ten obrazek przedstawia, nie wiem, przekrojane jakąś kukłę czy cokolwiek innego za pomocą noża oczywiście zakrwawionego, co... Wow! Tutaj mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Proszę bardzo. No proszę bardzo, królika. Czemu ten...
te dziecko, czy to coś, co maluje tutaj te zabawki, no bo zabawki, no w sensie te wszystkie elementy na kartkach, no bo prawdopodobnie to jest dziecko, widząc po zabawkach, po misiach i po różnych innych rzeczach, jest tak spaczone, co oni je karmią węglem, że ona maluje na, tak czarno, co on maluje fekaliami z dupy, że to jest takie czarne. W razie z dala tego nie widać, a jak podejdziemy bliżej, to już ekran troszeczkę nam się wyostrza. No dobra, i teraz moi drodzy, jesteście ciekawi pewnie, co znajduje się za tamtymi drzwiami. Ja oczywiście już wam pokazuję, ale żeby wam to pokazać, zejdę podłogą, bo zobaczcie. W podłodze jest jeden wielki labirynt, który prawdopodobnie świadczy o tym, co może być w kolejnej wersji, która wychodzi teraz. Zobaczcie, tutaj macie licznik, kiedy wychodzi kolejna wersja z Hello Neighbor, także mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać i będziecie czekać na to, aż nagram ją na swoim kanale. Zajdziemy od tej strony, żeby nie pokazał nam się wielki napis HelloNeighbor.com. I teraz, moi drodzy, za pomocą trybu Ghost jesteśmy w miejscu, które chciałem wam dzisiaj pokazać. Moi drodzy, tak, na wejściu możemy zauważyć oczywiście obrazy mnie i Wojtaza, takie żarty, haha, to nie jestem ja i Wojtas, oczywiście to jest prawdopodobnie ten jego przyjaciel, ewentualnie ktoś bliski z rodziny. Czy skrzynki możemy ze sobą wziąć? No nie możemy właściwie wziąć ze sobą niczego, bo tak naprawdę no, nie możemy tego ruszyć. Ja nie chcę zbliżać się do tych drzwi, bo wydaje mi się, że wywali mnie z gry. Mamy rozwidlenie. Prawo bądź lewo. I oczywiście kolejne obrazy wrona, co może jest jeszcze bardziej alegorią do tego, że to może być jego przyjaciel. Słuchajcie, jeżeli moja teoria się nie myli, to jestem naprawdę z siebie dumny, że potrafiłem coś takiego wykminić, słuchajcie. Okej, jedziemy sobie dalej. Pierwszy korytarz. Wybrałem oczywiście prawą stronę. Nie wiem dlaczego, tak przypadkiem. Całkiem przypadkiem wybrałem prawą stronę i udajmy się. Idąc w prawo mamy oczywiście dwa zejścia. Jedno na dół, a drugie w lewo. Więc na chwilkę się zawrócę i zobaczę, co jest po lewej stronie, żeby niczego nie pomylić i nigdzie nie zabłądzić. Tutaj schodzimy jednym ogromnym korytarzem w dół. Mamy szafkę. I mamy tutaj kolejne Kurde! Jakie to jest creepy! Nienawidzę tych manekinów. Palący się manekin, mamy jakieś drzwi i mamy jakieś kolejne dziwne zejście. No dobra, żebyśmy wiedzieli, że to byliśmy... Mamy trzy klucze! Oh my goodness! I za pomocą tych kluczy pewnie będziemy mogli otwierać te drzwi. Coś słyszałem? To dziwne. Tutaj mam jeszcze obraz jakiegoś kota, który tak naprawdę, no nie wiem, o czym może świadczyć. Czarny kot, jeżeli przebiega drogę, to jest naprawdę wiele lat nieszczęścia. Nie pamiętam, chyba 7 lat nieszczęścia. W każdym razie tutaj z kotem ani ze zwierzętami nie mieliśmy do czynienia. Dobrze, ja na chwilkę jeszcze wrócę i pójdziemy drugą stroną. Chociaż druga strona może prawdopodobnie prowadzić również do tego samego miejsca, czyli może prowadzić, moi drodzy, do tego zejścia, do którego przed chwilą byliśmy, co był ten rysunek i to prawdopodobnie prowadzi tutaj, tak? Tu się pali. Tu jest to pomieszczenie? Nie, tu nie ma tego pomieszczenia. Dobra, czyli się myliłem! Więc na spokojnie, wracając na chwilkę na górę, udamy się w pierwsze miejsce, żeby później zwiedzić kolejne. Pierwsze miejsce to jakiś dziwny fotel, wieszak. Tutaj coś mamy, co to takiego? Jakaś przepaść, w której tak naprawdę niczego ciekawego nie ma. No dobra, czyli tutaj niczego ciekawego się nie dowiemy, a tutaj jest spad na dół. O mój Boże, co tam może się znajdować ciekawego? Naprawdę? Czy ja tu byłem? Tak, chyba tutaj byłem. Tak, tutaj na pewno byłem i to są te drzwi, do których będę chciał za chwilkę pójść. Dobrze, czyli wracam na chwilę na górę i pójdę do kolejnego miejsca, które widzieliśmy, czyli wracając troszeczkę do tyłu, no bo nie można wracać do przodu, tak? Mamy ogień, w którym się oczywiście palimy i krzywda nam się nie dzieje, bo pewnie jesteśmy na trybie Ghost, natomiast nie wiem, jak będzie z ogniem w gotowej już wersji, nie możemy tu otworzyć żadnej szafki, czy będziemy się palić za pomocą tego ognia, ciężko powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że może tak być, twórcy do czegoś takiego mogą dojść. I jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, do którego są kolejne trzy klucze, no nie wiem, ja oczywiście wyrzucę na chwilę, wyrzucę to, wyrzucę ten łom, który totalnie mi się nie przyda i kartę do piwnicy też wyrzucę, bo ona jest na chwilę obecną zbędna i będziemy dzięki temu mogli mieć trzy klucze. Zobaczcie, czy za pomocą tych kluczy będziemy mogli coś otworzyć, za pomocą tego nie, za pomocą tego również i za pomocą tego ostatniego. No niestety nie możemy, także to są chyba zbędne klucze i będziemy mogli je wykorzystać. Nie, 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 latarkę to weź ze sobą, ty nie świruj, nie rób głupot. Te klucze będziemy mogli wykorzystać prawdopodobnie w gotowej już alfie, która wyjdzie. Pozbieram ze sobą klucz i zbiorę ze sobą łom. Ta karta już nie jest mi potrzebna, bo ona tylko służyła do otwarcia piwnicy. A my troszeczkę znowu oszukamy grę i przejdziemy przez te drzwi. A za tymi drzwiami, Jesus Christ, są kolejne korytarze. I teraz nie wiem, czy mam tu wejść, czy mam wrócić się. Dobra, może wejdę na razie tutaj, żeby pokazać wam dosłownie wszystko. Pójdźmy teraz dla odmiany w lewo, bo wcześniej poszliśmy w prawo. Długi korytarz, bardzo długi korytarz. Zakończony jakimś dziwnym zejściem. Dobra, to już będziemy pamiętać. A wracając, idąc w drugą stronę, napotkamy się pewnie na kolejny długi, jeszcze może dłuższy korytarz, który schodzi troszeczkę niżej. Kraty. O kurde! Mamy kraty alternator. Aha! Czyli to jest to wyjście, którym przyszliśmy tutaj i mieliśmy zejść na dół i powiedziałem wam, że zejdę. I widzieliśmy tutaj właśnie ten alternator, którego ja do cholery nigdy nie umiałem załączyć. Czekajcie, czy to kiedykolwiek zacznie mi działać?
no nie działa. Nie wiem, co tutaj będę musiał włożyć. Jeżeli macie pomysł, jak odpalać te wszystkie alternatory, bo ja się aż tak nie doszkalałem z Hello Neighbor, wiadomo, bo nigdy ich tak naprawdę nie używałem, to piszcie mi, ja będę bardzo wdzięczny za to. No i co, znowu troszeczkę oszukamy grę i pójdziemy przez kraty. Przepraszam, że tak oszukuję, ale chcę wam pokazać wszystko i dojść do jakichś wspólnych wniosków przed wyjściem kolejnej alfy. O, i mamy jakieś kolejne drzwi. To może być ciekawe. To może być bardzo ciekawe. Tutaj mam jakieś łóżko, na którym nie ma nic, ani żadnego easter egga, ani nic poza tym łóżkiem. No nic tu po prostu nie ma, tak? Tego łóżka nie możemy ani podnieść, ani nic z nim zrobić, ale do góry mamy jeszcze jakieś wyjście, które na pewno sprawdzę. Może najpierw sprawdzę, albo nie, najpierw w górę. I na górze mamy kolejny alternator. What the fuck, co to jest? A nie, to jest jakieś... To jest lampa, którą możemy rzucić i ta lampa świeci. Czyli jeżeli nie będziemy mieli latarki, to za pomocą tej lampy będziemy mogli... No, zdecydowanie oświetlić sobie troszeczkę drogę, wydaje mi się tak. Ona świeci tak luminescencyjnie, troszeczkę na zielono bym powiedział. Dobra, zostawmy ją tutaj. I wracając, troszeczkę mamy kolejne kraty. I to nie są te same kraty. To są jakieś kolejny alternator. I nie te same kraty. I ja pierdzielę, jak ja będę mógł tymi alternatorami operować? Kurde, to jest strasznie dla mnie ciekawe. Nie mam pojęcia. Możecie mi napisać, byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. Tam mamy drabinę, zejście na dół. Czy tu nie ma jeszcze jakichś easter eggów ukrytych? 18.04 to może być 18 kwietnia, czyli dokładna data śmierci tych osób. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Bo 14.14 oczywiście znajduje się na skrzynce pocztowej przed domem sąsiada. To jest kolejna data, którą możemy dostrzec w Hello Neighbor. Dobra, na chwilę jeszcze pójdę tędy, żeby nie schodzić totalnie na dół. Oczywiście oświetlę sobie drogę, żebyście wszystko dobrze widzieli, bo my jesteśmy w tym momencie gdzie? Holy fuck! Gdzie? Tutaj jest fragment trumny. To jest... Ja pierdolę, co to za ręka była? To moja, ale się przestraszyłem. To jest fragment trumny, jakieś jedzenie i kolejne drzwi, a za tymi drzwiami mamy... Tutaj chyba już byłem. Tak, tutaj byłem. Tutaj się palą te figurki, no dobrze. Czyli tutaj za tymi drzwiami mieliśmy taki długi korytarz. Dobra, za chwilkę tam wrócę, jeszcze pójdę tutaj. Fajny głośnik, podoba mi się. Twojemu teściowi kupiliśmy teraz na święta razem z narzeczoną taki głośnik z Sony. Świetna sprawa. I głos dobry, i tutaj coś mamy. No to w telewizji coś leci? Co to jest za ekran ciekawy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Dlaczego to nie chce lecieć? W każdym razie, tutaj mamy drabinę i to jest prawdopodobnie drabina prowadząca na górę. Wejdę tędy, spokojnie po schodach. Tak, jesteśmy na górze, znowu za tą kratą. No dobrze, tutaj już byliśmy, także to miejsce znamy. Tutaj prawdopodobnie zostawało podane jedzenie tej osobie, która się gdzieś tutaj ukrywa. No dobra, to wchodzimy za tą kratę i idziemy dalej. Tutaj jest oczywiście zejście na dół, schodzimy na dół i zostaje nam ostatnie pomieszczenie, moi drodzy. Ten długi korytarz, bardzo fajnie to wygląda, bardzo mrocznie zresztą. Jeżeli, tak jak mówię, to będzie jakieś nawiązanie do tego, co ma wyjść w najnowszej Alfie, no to może być naprawdę nieźle. Nie powiem, że nie. Co to za dźwięk? To był chyba dźwięk kamery, której tak naprawdę tutaj nie ma. Dość dziwne, ale okej. I zobaczmy, co jest za tymi drzwiami, bo zostały drzwi... To są ostatnie... Za tymi drzwiami nic nie ma! Za tymi drzwiami nic nie ma! To są ostatnie drzwi w tym korytarzu. Wydaje mi się, że niczego nie pominąłem, że sprawdziłem już naprawdę wszystko i wydaje mi się, że tak. Tak, wydaje mi się, że za tymi drzwiami może być odpowiedź na nasze wszystkie pytania, wszystkie teorie i wszystko, co zostało zawarte dotychczas w obecnych alfach Hello Neighbor. I możemy odpowiedź otrzymać już niebawem, bo moi drodzy, zobaczcie, za tyle dni wychodzi alfa i za tyle dni będziecie mogli ją zobaczyć u mnie na kanale. Mam nadzieję, że wrzucę ją jak najszybciej po ukazaniu jej się i że jak najszybciej będziecie mogli to zobaczyć na moim kanale. No dobra, moi drodzy, tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że jesteście fanami serii na moim kanale Hello Neighbor, że dobrze wam się to ogląda, także zostawcie mi wszystko łapeczkę, zostawiacie dużo łapeczek, to będzie pojawiać się więcej odcinków z Hello Neighbor. I moi drodzy, tyle. Wejdźcie na Facebooka, wejdźcie na Instagrama, jeżeli chcecie, kupcie mistrzowską koszuleczkę i tyle. Żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem. Do zobaczenia w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Mam nadzieję, że w jakiś sposób moja teoria z gry Hello Neighbor się sprawdzi. Ewentualnie będziemy mogli coś z tej teorii, którą stworzyłem, wyciągnąć. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie też pisać, to będziemy tworzyć kolejne teorie na kanale z gry Hello Neighbor, na moim kanale. I tyle. Żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem. Zobaczę ja w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Na razie, mistrze. Puu!